Dzisiaj jest wizualnie, ta gra nazywa się Dragon Age Inkwizycja i jesteśmy tutaj ze względu na kilka rzeczy, przede wszystkim dlatego, że zobaczyłem, jaki makabryczny asynchron jest na nagraniu, które ostatnio wrzuciłem, czyli które było w czwartek. Po prostu dramat, tragedia, szkoda w ogóle o tym mówić, żałuję, że takie coś wrzuciłem, no ale nie za bardzo miałem wybór. Nie wiem, dlaczego trzymałem klawisz tak, jakbym grał w jakąś inną grę i próbowałem robić autoatak jedynką. Jeeeeee, well, sir. Proszę Państwa, numer jest taki, że się właśnie kapnąłem, właśnie się dowiedziałem, że problem leży w programie, którego używam do nagrywania, a mianowicie program, ten program nie jest programem, jest elementem sterownika, nazywa, właściwie, a dobra, to załóżmy, że to jest program, trudno wytłumaczyć. A jestem z powrotem, pateczki śniadaniowe, podnieś to, Shadowplay, element sterownika NVIDII, który pozwala mi na nagrywanie, jest świetny, właściwie nie obciąża procesora, nie obciąża karty graficznej za bardzo i pozwala na bardzo szybkie, bardzo sprawne nagrywanie. Problem jest w tym, że nagrywa to z nienormowaną, czy jak to nazwać, ilością klatek animacji. Czyli w tym momencie mam 44 klatki, za chwilę 48, 47, potem 50 i spada do 36. Super, jasne, ekstra. W innym wypadku nie byłoby problemu, bo na moim starym kompie, na wcześniejszej wersji Adobe Premiere Process 6 nie było z tym większych problemów. W chwili obecnej nie wiem, jak zrobić downgrade, a wersja obecna CS6 ma taki ból, że musi być liniowa ilość klatek, czyli musi być stałe, nie wiem, 60, stałe 30. Bo jak nie, to się robi asynchron pomiędzy dźwiękiem a obrazem, czyli obraz sobie, a dźwięk sobie. Jak spojrzałem na filmik wrzucony na YouTube'a, to było takie coś, że wciąż słychać głos tej, nie pamiętam jak ona się nazywa, tej kapłanki, a widać moją postać, która gada coś tam, nie? I później jego słychać. No ogólnie to był dramat. I aż mi gubił, że takie coś rzuciłem na YouTube, ale z drugiej strony why not? Przynajmniej możecie się pośmiać, jak ktoś lami podczas montażu, co jest w ogóle złe, bo ja powinienem podczas montażu wymiatać. To jest jedna z moich mocnych stron, tylko zazwyczaj mi się nie chce bawić. Tak, tak. Drugim elementem tego nagrania jest to, że władowaliśmy się do tej gry, żeby zobaczyć, czy po pchnięciu fabuły do przodu wciąż na lokacjach, na których byłem, jest tak samo. Jesteśmy teraz na lokacji, która się tam nazywa Wybrzeże Sztormów, bodajże tak. Jakoś tak. I odkryliśmy tyle, co odkryliśmy, questy zrobiliśmy tyle, co zrobiliśmy i to zostały nam questy, które nam zostały i teraz wygląda na to, że faktycznie, tak, te questy na nas czekają tak, jak miały na nas czekać. Znaczy się, to, że ruszyliśmy z fabułą do przodu, nie zmieniło nic na pobocznych lokacjach. Więc coś, czego się obawiałem, właściwie mogłem się nie obawiać, mogłem lecieć do przodu na pałę z fabułą, przeskakiwać i między nagraniami na przykład na live'ach, na które ostatnio nie miałem czasu, bo przez ponad tydzień nie było mnie w domu, robić właśnie to, co teraz, czyli sobie obiegać. O, ale fajnie. Biegnę, widzicie to? Ja biegnę. Ta zbroja zawsze wygląda, jakby była mokra, przez tą taką jaśniejszą, błękitną poświatę na tym morsko-niebieskim, nie wiem jak to nazwać, taki dziwny kolor, podoba mi się ten kolor, lubię ten kolor, mam trochę ciuchów w tym kolorze, nie konkretnie to, chociaż ten kolor się obija trochę. To jest w ogóle zabawne, bo wczoraj byłem w domu u rodziców na obiadku rodzinnym, niedziela była, dzisiaj jest poniedziałek rano, tia! Bić go, może tam się uda, ubiło się, zdechło było, nie zdechło było, to znaczy zdechło było, ale nie zostawił dropu. I jako, że w niedzielę była przepaskudna pogoda, to dotarłem w tą niedzielę do rodzinki cały mokry, przemoczony od stóp do głów. Jako, że wciąż tam mam jeszcze troszkę ciuchów, to skończyło się tak, że po prostu się przebrałem, ale nie było żadnego mojego t-shirta i znalazłem coś takiego, nie wiem skąd to się znalazło w mojej szafie, skąd to tam w ogóle było, czy to jest coś, co kiedyś dostałem, czy to jest coś, co kiedyś sobie kupiłem w napadzie szaleństwa, nie wiem, ale jest przezarąbiaste. To wygląda jak takie obcisłe, bo to takie nieco obcisłe jest i chociaż się od wczoraj trochę porozciągało, bo wczoraj to było takie mega przyległe do mnie. No i ogólnie było śmieszne.
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy i wyszła mi z głowy. Coś chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć coś mniej lub bardziej zabawnego. A, to! Zauważyłem, że wyrobiłem sobie naciskania kill, jak biegam, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnego niczego fajnego na ziemi, co mógłbym zahachmęcić i zwinąć. Czyli biegnę i wciskam Q i leci ta... I leci ta fala po ziemi, pokazując mi na minimapie, czy coś tam jest w okolicy May, czy w okolicy May niczego nie ma. I w tym momencie niczego nie ma, ale ładuję się do Wildstara i robię to samo. Biegnę przed siebie i naciskam Q. I w Wildstarze mam całkowicie inny skill pod tym Q. To akurat nie jest najgorzej, bo skill, który mam, jest elementem jednego z przedmiotów, które mam ubrany, i w tym momencie ten przedmiot, który mam założony na siebie, to daje mi prędkość po użyciu. Czyli naciskając Q dostaję speeda, co jest spoko, bo to jest niezużywalne, znaczy się mogę to odpalać za każdym razem, jak cooldown zjedzie do zera. Czyli biegnę przed siebie, naciskam Q, o, użyło się, lecę szybciej i znowu do momentu, aż nie mam cooldowna wyzerowanego, więc nie mogę użyć ponownie. Więc w tym momencie mi to nie przeszkadza, ale gdybym na przykład miał tam, nie wiem, podciągi z życiem, no to nieco bardzo słabo by było. Ale kto by się tam przejmował, nie? Kto by się tam przejmował? Więc to jest tych kilka elementów, które mi ostatnio zrobiły. Szczególnie, że ostatnio bardzo, bardzo dużo grałem w Wildstara, jako że tam, gdzie byłem, nie miałem dostępu do swojego konta Origin, ale zainstalowałem sobie Wildstara i stwierdziłem, że nie będę kombinował na cudzych kompach z takimi rzeczami jak właśnie Origin, Steam i cała reszta, ale Wildstara przecież łatwo zainstalować i łatwo wykopać, więc nie jest to... Będę się tam... Aha, dobrze, teraz biegniemy. Wow, dobrze biegnę. Jakaś odmiana, proszę Państwa. Czystka. Wysłano wojska Inkwizycji do grupy bandytów działających na wybrzeżu sztormów. Co? Inkwizycja straciła kontakt z oddziałem przed zaplanowanym spotkaniem z bandytami. Czyli musimy tu wybić bandytów, zakładam. Bo chyba nie będę z nimi rozmawiał, nie? Nie jestem tym typem inkwizytora, jestem tym typem inkwizytora, którego nikt się nie spodziewa. Nikt się nie spodziewał ludzkiego pogotowia. Jak tu wejść? Puk, puk. Kto tam? What the heck is this? Okej, safe. Nie wiem jak wy, ale ja bym to zrobił bezpiecznie. Wyprzedaż stormów. Dobra, otwórz. Czachy, tak? Serio? Czachy? Zmęczone. Hesariana, obóz Hesariana. Czy mogę już tego Hesariana sklepać? Mr. Hesarian! Hesarianie! Coś tu, coś tam? Tam jest Hesarian, okej. Czy możemy mu coś wcześniej ukraść? Pewnie, że możemy coś wcześniej ukraść. Co się będziemy ograniczać, nie? Fajna gitara. Skojarzył mi się Miguel z... Droga do Eldorado. Jak zabijał na tym... Nie, właściwie to gry w lewej ręce, nie w prawej. Nie każdy się uczył błędnie grać na gitarze, tak jak ja, mając gry w prawej ręce i... powinno być odwrotnie. Okej. Seria, nie chodź! Czas zginąć. Aha, tutaj jak nacisnę nim prawym, to nie podejdę. Dammit! No, już. You killed soldiers of the Inquisition. We cannot let this stand. You want justice? Claim it. Okej, odsuńmy się od tych, co biją. Tak. Te psy są mocniejsze od tego gościa. Nic nie mówię, ale... Czemu nie mogę trójki użyć tak w ogóle? Rozprawiłem się z bandytami.
Provided no one stabs you in the back on the way out. Okej. Okay. Nie zostawił żadnego dropu? Fajnie by było, jakby jakiś drop zostawił. Your Inquisition grows. It was never my Inquisition, Solas. You did the brutal, thankless work of putting the wheels in motion. Do you feel no regret at letting that power pass to another? I did my part. Co nie mają tyle tych ksiąg w obozach bandytów? Serio? Wszyscy piśmienni? Naprawdę? Co to za pseudo-średniowieczny świat fantasy? Wygląda trochę jak ten Asarion. Bez brody. Może syn. Dobra. Mogę z tym pogadać? Ej, proszę pana. O, ekstra! Wypadaj. Ostrza Hesariona. O, nice! To dlatego było wyzwanie. Spór religijny. There's no ill will over what happened with your former boss. The man was a bastard. You're not the first to stand up to him. You're just the first to... Nie jako pierwsza mu się postawiłeś? Serio? Pierwsza? Ej, koleś, masz jakiś problem z rozpoznawaniem płci? Do you have anything to report? Nothing of note, your worship. I should go. Dobra. Rozumiem, że to przez ten strój. Ale Mabari to bym przygarnął, niestety wszystkie zginęły. Czy w tej grze jest Mabari do wzięcia, może? Tam coś jest, tam coś jest. W ogóle szkunari. Kunaryczne. Zsuń się, krasa. Idziemy dalej. Zsuniemy. Ej, serio? Oni wyglądają na... ludzi inkwizycji na mój gust. Jeszcze ich nie zdjęli. Okej. Okay. Powinienem zrobić jak Jack Sparrow. Jak jakoś, nie wiem jak on zrobił. Nie, czapka z głowy była. Czapka z głów. Czapki z głów. Niestety ja czapki nie mogę zdjąć, bo nie mam w tym momencie na głowie, ale mam kaszkiet w torbie. Zawsze przy sobie, więc prawie to samo. Są łodzie, czy to są łodzie tych kunari przypadkiem, czy nie przypadkiem, tak? Nie, dobra, już chciałem mordować. Nie ma tak lekko. Nie ma mordowania. Tu jeszcze jeden quest. Może machnijmy ten jeden quest i zamienimy ten odcinek, nie będziemy przedłużali, bo jeszcze muszę to spróbować wyrenderować tak, żeby nie było asynchronu, muszę coś wymyślić. Co prawda mam kilka teorii, jak to zrobić, ale od teorii do praktyki jest trochę daleko, więc... Wow! Serio? Dobra. A tam jeszcze szczelina. No to będzie komicznie. Okej. Okay. Nie! Wow! Gdzie on jest? Tu on jest. Stawaj, magu. Dawać mi maga. Dobra. O, to było dobre. To się przyznam, że nawet się udało im. Mogą uciekać tym czarem przed chwilą. Tego nie uczyniłem, nie wiem dlaczego. Dobra, olbrzymu udało mi się zjechać, coś nowego. Powiedzcie, że zostawił coś fajnego. O, małe żeberka zostawił. Pancerz łowcy, stabilna okrągła głowi. Serio? Nic, żadne, nie wiem, w stylu kciuk olbrzyma? Paznokieć olbrzyma zamiast tarczy? To by było spoko. Mam paznokieć olbrzyma. Puklesz. Trochę trąci serem, ale kto by się przejmował, nie?
Przyzwyczajenia z innych gier, kliknąć prawym przyciskiem myszy na czymś, to postać podejdzie, tak? Przyzwyczajenia z różnych rypy gry. Nie, nie. Czemu? Czemu utonąłeś w wodzie po pas? Przeszukaj tak. Ten motyw z tą wodą jest tutaj denny trochę. To znaczy, chciałbym, żeby moja postać umiała pływać, ale skoro nie umie pływać, to fajnie by było, gdyby chociaż nie tonęła w wodzie po pas. Albo nawet jak wejdzie do głębszej, żeby nie utonęła od razu. Wybili mnie z rytmu tą baterią rozładowaną. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić ostatniego questa, jeżeli się tu da do niego jakoś dostać. I na tym zakończyć odcinek, bo nie przesadzajmy. To znaczy dostać się i zobaczyć chociaż o co z tym questem chodzi. I jeżeli on jest do wykonania od ręki, to wykonać go od ręki. Jeżeli nie, no to niestety przykro mi, sorry malejkom. Czemu ja się zsuwam stąd, gdzie to wygląda praktycznie jak ścieżka? Nie zsuwam się, ale muszę przyznać, że teraz robią te grunty z tymi kamyczkami, to wygląda... Wygląda dobrze. Przeszukaj. Krasnolud ma skrzynię za pasem. I do tego questa bardziej w prawo. Jest ten... Co to w ogóle jest? Odłamki. Szukaj odłamków rozrzuconych po... Okej. Ten odłamek powinien być gdzieś tu. I źle jest. A dalej. O, tu gdzieś coś. Coś, gdzieś tu i coś. Tu. Nie tu. Wydawało mi się, że coś tu błyszczy. Wężowy kamień jest tutaj. Też warto brać. A odłamek powinien być minimalnie obok. Jest tutaj. I ja wam dziękuję za uwagę i hej! Znalezione odłamki 9x13. Nie wiem dlaczego widzę tutaj kwadraciki, że to te rośliny się ułożyły w takie kwadraty. Nie wiem czy wy to też widzicie. Dziwne to. Nie zauważyłem tego wcześniej. Może jakiś efekt odpaliłem? Może coś zrąbałem?